Czynników bardziej lub mniej wskazywanych jako odpowiedzialne za powstawanie chorób nowotworowych. W chłoniakach nawet ich jest relatywnie dużo i relatywnie prawdopodobieństwo jest wysokie, ale nie możemy nigdy powiedzieć, tak jak na przykład w klinice chorób zakaźnych, że prątek jest odpowiedzialny za powstawanie gruźlicy. W związku z tym, jeżeli mamy lek na ten prątek, to potrafimy wyleczyć gruźlicę. Też oczywiście mówię w uproszczeniu. Nie ma takiej sytuacji dziś w medycynie, poza niewielkimi wyjątkami, ale nie będę w to wchodził, bo problem jest niezwykle skomplikowany, żebyśmy mieli tak idealną sytuację. Zbliżamy się już do niej, ale jeszcze nie ma tak, że izolujemy czynnik patologiczny, eliminujemy go i okazuje się, że pacjent...